Teraz na świecie jeżdżący równo i wyścig 20, bardzo ciekawy, w kasku czerwonym Jarosław Szymkowiak, w kasku niebieskim Roman Jankowski, w kasku białym Kelvin Tatum i w kasku żółtym Andrzej Huszcza, szalejący po łuku, po zewnętrznej, wyprzedza, prowadzi, znajduje się na pierwszej pozycji, na drugiej pozycji Kelvin Tatum i Jarosław Szymkowiak na trzeciej, nie liczy się w tej stawce Roman Jankowski. Wspomniałem, że jest to wyścig ciekawy ze względu na to, że wszyscy trzej zawodnicy, Andrzej Huszcza, Kelvin Tatum i Jarosław Szymkowiak, mieli po czterech startach po 8 punktów, czyli zwycięzca tego wyścigu będzie miał szansę walczyć o trzecią pozycję. Prowadzi Andrzej Huszcza przed Kelvinem Tatumem, Jarosławem Szymkowiakiem i Romanem Jankowskim. Dosyć wyraźna przewaga Andrzeja Huszczy. Spokojnie jeżdżący dzisiaj Kelvin Tatum po raz piąty, w piątym swoim starcie, na drugiej pozycji, na trzeciej Jarosław Szymkowiak, dotychczas miał punktów 8, zdobędzie teraz 1 punkt. Wspaniała jazda Andrzeja Huszczy i zwycięstwo w tym 20 wyścigu, 3 punkty dla zawodnika moraskiego. Zwyciężył w czasie 68,4 sekundy. Drugi był Kelvin Tatum, 2 punkty. Trzeci Jarosław Szymkowiak i czwarty Roman Jankowski. Po 20 wyścigach okazało się, że zwycięzcą w turnieju, jak już wspomniałem, został Per Jonsen z 14 punktami. Drugie miejsce zajął Jimmy.